na sprzedaż nowy dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej w Poznaniu przy ulicy Mateckiego. Powierzchnia domu wynosi 135 m kwadratowych plus 30 m kwadratowych poddasza użytkowego. Do budynku wchodzimy przez korytarz z oddzielną garderobą. Obok znajduje się dodatkowa toaleta dla gości. Po wejściu do części dziennej widzimy przestronny salon z jadalnią, który łącznie zajmuje aż 43 m kwadratowe. Ogromne wrażenie robią duże okna, które doskonale doświetlają część dzienną. Nowoczesne, trzyszybowe okna wykonano w technologii odstawno-przesuwnej, co zwiększa komfort użytkowania. Okna po otwarciu nie zajmują miejsca w pokoju i umożliwiają komfortową integrację salonu z tarasem i ogrodem. Co ważne, w chłodniejsze dni w salonie znajduje się kominek. Instalacja jest już przygotowana. Bardzo ważnym elementem jest konstrukcja ściany oddzielającej budynek od sąsiada. W tym przypadku jest to podwójna ściana wykonana z silikatu oddzielona warstwą styropianu. Taka konstrukcja zapewni mieszkańcom maksymalny komfort akustyczny we własnym domu. Dodatkowym atutem są posadzki z anhydrytu, które lepiej przewodzą ciepło z ogrzewania podłogowego niż tradycyjne posadzki cementowe. Kuchnia zajmuje powierzchnię 11 m kwadratowych. Obok znajdziemy rodzinną jadalnię, która została doświetlona dwoma oknami do ziemi. Na górze znajdują się cztery sypialnie. Jedną z nich można zamienić na garderobę. Sypialnie zajmują optymalną powierzchnię wynoszącą od 12 do 14 m kwadratowych. Łazienka o powierzchni prawie 7 m kwadratowych pozwala na wstawienie zarówno wanny, jak i kabiny prysznicowej. Dom przy ulicy Mateckiego to dom z potencjałem. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość stworzenia kolejnego pomieszczenia na poddaszu. To dodatkowe 30 m kwadratowych powierzchni, którą można zamienić na kolejny pokój z łazienką.